Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w studio w ramach Pulsu Miasta. Dzisiaj gościmy Pana Piotra Ujmę, właściciela Centrum Edukacyjnego KOMA. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć kilka słów na temat oferty szkoleniowej firmy KOMA, realizowanej w ramach funduszów Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek dwa słowa o samej firmie. Centrum Edukacyjne KOMA istnieje od 25 lat i mamy w ofercie bardzo szeroką gamę przeróżnych szkoleń. Natomiast specjalizujemy się w szkoleniach językowych i szkoleniach komputerowych i mniej więcej od 10 lat właśnie w tym zakresie, w zakresie szkoleń językowych i komputerowych, realizujemy projekty unijne. Zrealizowaliśmy wiele takich projektów na terenie całego kraju. Natomiast w tej chwili mamy bogatą ofertę szkoleń skierowanych do mieszkańców w ogóle całego województwa śląskiego, ale również, a może nawet przede wszystkim w dużej mierze do mieszkańców Częstochowy. Jeśli chodzi o same szkolenia, to po pierwsze szkolenia językowe, czyli język angielski, język niemiecki, język francuski na wszystkich poziomach zaawansowania. Także pod tym względem na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o szkolenia komputerowe, to tutaj ta oferta jest również bardzo szeroka, od krótszych, bardziej elementarnych szkoleń z obsługi komputera czy aplikacji biurowych po bardzo złożone, skomplikowane szkolenia specjalistyczne. Także serdecznie zachęcam do bliższego zapoznania się z naszą ofertą, do kontaktu z naszym biurem po to, żeby dokładnie sprawdzić, dowiedzieć się, jakie szkolenia są w ofercie i z czego można skorzystać. W jakiej formule odbywają się te szkolenia? Jeszcze nie tak dawno temu, czyli przed pandemią, jedyną możliwą, dopuszczalną formą w ramach projektów unijnych były szkolenia stacjonarne. Ostatnie dwa lata wywróciły świat do góry nogami, również branżę edukacyjną. I tutaj, myślę, dobra wiadomość, mamy również zgodę na to, żeby realizować szkolenia w formie online. W chwili obecnej, kiedy pandemia troszeczkę popuściła, możemy śmiało powiedzieć, że mamy dwie opcje. Z jednej strony wciąż i nadal możemy realizować szkolenia online, które cieszą się coraz większą popularnością wśród naszych uczestników, a również istnieje taka możliwość i z niektórymi grupami szkoleniowymi wracamy do zajęć stacjonarnych. Co można uzyskać w wyniku kończonego kursu? Czy Państwo przekazujecie jakieś dokumenty potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje? Jak najbardziej tak. To właściwie jest jednym z celów takiego szkolenia. Oczywiście samo zdobycie nowej wiedzy, nabycie nowych kompetencji tak, ale i tym, myślę, wielu naszych słuchaczy jest zainteresowanych, żeby zdobyć dokument, który potwierdza nabycie określonych umiejętności czy kompetencji. Czyli każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i to jest jeden rodzaj dokumentu. A teraz rzecz chyba bardzo ważna, każde szkolenie kończy się tak zwanym egzaminem zewnętrznym, czyli egzaminem, po zdaniu którego uzyskuje się twardy dokument, czyli certyfikat. W przypadku szkoleń językowych jest to międzynarodowy certyfikat, który można okazać później przy szukaniu pracy na przykład. Jest to dokument na całe życie i bardzo podobnie wygląda sprawa przy szkoleniach komputerowych. Zarówno zaświadczenie to takie wewnętrzne o ukończeniu szkolenia, ale również egzamin zewnętrzny i certyfikat na koniec szkolenia. Czy wśród tych certyfikatów można spotkać certyfikaty oczywiście językowe o zasięgu międzynarodowym? Jak najbardziej tak.
Tutaj ta skala, gama tych certyfikatów, które potencjalnie są do uzyskania, jest dość szeroka. Natomiast każdy z nich, który jest oferowany w ramach projektów, ma bardzo szeroką uznawalność i rozpoznawalność, także zdecydowanie są to dokumenty, którymi możemy się okazać, czy to w Polsce, czy za granicą. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale przede wszystkim całego też województwa śląskiego. Kolejne pytanie, myślę, że bardzo ważne. Czy każdy może skorzystać z tej oferty szkoleniowej? No, to pytanie jest troszeczkę bardziej złożone, a może odpowiedź na to pytanie jest bardziej złożona. Zacznę może od rzeczy elementarnych. Projekty te, o których rozmawiamy, skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa śląskiego. Po drugie, do osób dorosłych, czyli trzeba mieć skończone 18 lat. I wreszcie po trzecie, trzeba być osobą pracującą. Te trzy elementy muszą, te trzy czynniki muszą zostać, warunki muszą zostać spełnione. Następnie, oczywiście, każdy projekt jest troszkę inaczej skonstruowany, skierowany do troszkę innej grupy odbiorców. Na pewno pierwszeństwo mają osoby z wykształceniem maksymalnie średnim. Na pewno pierwszeństwo mają osoby z tak zwaną największą luką kompetencyjną, czyli prościej mówiąc te, których poziom językowy czy poziom obsługi komputera jest po prostu najniższy. Natomiast zachęcałbym do kontaktu każdą osobę, która czuje, że jest zainteresowana udziałem w takim szkoleniu. Nie byłoby fair powiedzieć, że absolutnie każda osoba otrzyma wsparcie w ramach projektu, bo tak jak wspomniałem, ta konstrukcja tych projektów jest taka, że nie zawsze jest to po prostu możliwe, ale w niektórych projektach mamy również przestrzeń na przykład dla osób z wykształceniem wyższym, także tak jak wspomniałem, zachęcam do kontaktu. Większość osób z tych, które się zgłoszą, myślę, że będzie zadowolona z faktu, że do projektu się dostanie. Pytanie bardzo ważne, myślę, dla każdego. Ile to wszystko kosztuje uczestnika kursu? No to tu mam najprzyjemniejszą wiadomość dnia. Nie kosztuje to nic. Jak to działa, bo nie jedna osoba zadaje sobie takie pytanie. Otóż naszą rolą jest napisanie projektu, zaaplikowanie o środki unijne i w momencie, kiedy taki projekt uzyska akceptację i zostanie skierowany do dofinansowania, następnie już na etapie realizacji wszystko to, co otrzymuje uczestnik w ramach takiego szkolenia, jest absolutnie bezpłatne. Ja tylko wspomnę, że mówimy tutaj zarówno o materiałach dydaktycznych, które uczestnicy otrzymują na początku szkolenia. Mówimy oczywiście o samym udziale w szkoleniu, jak również te rzeczy, o których wspominaliśmy na koniec, czyli egzamin, certyfikat, to wszystko jest w 100% bezpłatne. Czyli finansowane w ramach projektów unijnych. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że chyba będzie wiele osób, które są zainteresowane udziałem w takich kursach. A pytanie, jak można zaaplikować? Możliwości jest kilka, ale przede wszystkim zachęcałbym do kontaktu z naszym biurem. Oczywiście osoby, które mieszkają blisko, zachęcam do osobistego kontaktu, natomiast bardzo prosimy o kontakt, czy to mailowy, czy telefoniczny. Na pewno pracownicy biura bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji o realizowanych projektach, również wskażą, w którym projekcie potencjalnie dana osoba miałaby szansę zaaplikować. Tutaj warto chyba wspomnieć, że mamy dobrą wiadomość, fajną wiadomość dla mieszkańców Częstochowy. Na 20 września planujemy spotkanie rekrutacyjne w Częstochowie. Ono odbędzie się w formule hybrydowej, to znaczy
mieszkańców Częstochowy i okolic. Zapraszamy na takie spotkanie. Przekażemy Państwu dokładną godzinę i miejsce spotkania. Natomiast całe spotkanie będzie w formule hybrydowej, czyli w tym spotkaniu mogą również wziąć udział inni mieszkańcy z innych miejscowości całego województwa śląskiego i za pomocą łącza internetowego będą mogli aktywnie uczestniczyć w takim spotkaniu. Także już zapraszam na 20 września do spotkania z nami. Dziękujemy ślicznie za informację, za dobre wieści. A myślę, że wiele osób na pewno w tej chwili się zastanawia nad podjęciem decyzji. Myślę, że trzeba po prostu jak najszybciej zadzwonić do Państwa. Przypominam, że gościmy dzisiaj w studio pana Piotra Ujmę, właściciela Centrum Edukacyjnego KOMA, który chciałby Państwa zachęcić do zaaplikowania o uczestnictwo w kursach językowych bądź komputerowych w ramach realizowanych projektów unijnych przez firmę KOMA. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.